Słuchajcie, rap to chyba najprostsza forma, żeby wysłać komuś przekaz, pokazać swoje poglądy i wskazywać ludziom drogę. Korzystamy z tego, co daje nam ten styl. Swój ogromny patriotyzm mogłeś dawno wziąć w cudzysłów. Żaden na umyśle zdrowy nie wrzuca go do rasizmu. Możesz iść już w pisu ze swoją wielką debatą, co depcze ateistów jako miłosierny katol. Ideologiczny masą ze wsparciem grupy krzykaczy nie pójdą do urny, ale na necie kozaczy. I nie raczy pomyśleć, ale iść za tabunem wyznawców JKM, by zwalczać żydokomunę. Szkoda, że w tym tłumie prawicowych buntowników nie walczą rozumem, a opcją dupliku jest bez liku ciot syndromem sarmatyzmu, co głosują na szmaty, tylko konopie mi wytwór. Wśród serdzie nazistów za pan brat z ONR-em, jednostka muzułmanizmu została krzytobraperem, ideologicznym zerem, jednak śmieci wciąż w wywiadach. Narodowcy.net głupotę słuchaczom składa. Ruszaj się w dłoni, dobrotliwy katolik z fundamentem homofobii. To się przed głupkami broni, z koralami w Warszawie. Wiara na pokaz, prawa głosu nie oddaje. Kłopie bowiem LGBT przeszkadza podobno wtedy, gdy wychodzi na ulicę. A pytaniem kto jest kretyn, bo w ramach myślowej diety nałykał się kretyństwa na obnoszenie śmiało pety, da wytyka inny świństwa. Prawicowa pisa walczy o rasową ciszę, czarnoskóry w tym kraju. To chore zjawisko, ty lepiej się zastanów, bo już upadłeś nisko. Skoro akceptacja jest nad punów i tych zalewizną, walki o blisko nie wygasie u nas nigdy. Wy byliście istwą, teraz pytaj się życie. Każdy tak bardzo bystry łapie przekaz dla mas. Wasz żar dawno wystygł, a ostatni płomień zgasł. www.11listopada.org. Blokowaliśmy, blokujemy i blokować będziemy.